Wojciech Dobrzyński z Narodowego Instytutu Studiów Strategicznych omówi ekonomiczny akt konstytucyjny. Bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Pozwólcie Państwo, że jednak zrobię na początek pewien komentarz, bo chciałem, żeby tu była pewna klamra między jednym wystąpieniem, który był wystąpieniem Piotra Jankowskiego, który jest ekspertem w Narodowym Instytucie Studiów Strategicznych i... Przepraszam, teraz będzie lepiej. Pewną klamrę spiąć między wystąpieniem Piotra Jankowskiego i Krzysztofa Tytki. Natomiast chciałbym zacząć od pewnego komentarza. Mianowicie, co jest naszym majątkiem osobistym? Jak pokazujemy, chcemy pokazać, co mamy, to jakie rzeczy pokazujemy? Co pokazujemy, jeżeli jesteśmy przedsiębiorstwem? Otóż, kiedy chcemy pokazać, co mamy, to pokazujemy nie tylko gotówkę i nie tylko pieniądz, ale również majątek. To stanowi o wartości przedsiębiorstwa i o wartości tego, co my posiadamy. W związku z tym lekceważenie majątku, który jest bardzo istotnym składnikiem, jest przynajmniej nieodpowiedzialnością. Związek między tymi dwoma wystąpieniami jest oto taki, że właśnie jeżeli chcemy zabezpieczyć nasz majątek, no to zwykle to, jeżeli to jest nasz prywatny majątek, to robimy to aktem notarialnym, robimy hipotekę. Jeżeli to jest majątek państwowy, no to należy go albo uwłaszczyć na nim obywatela, a jeszcze bezpieczniej, kiedy zakotwiczymy pieniądz, część emisji pieniądza właśnie w owym majątku, bo to jest ochrona i bezpieczeństwo dla majątku. I taka jeszcze jedna uwaga odnosząc się do tego, co powiedział poseł Sachajko. No bardzo niedobrze, że tu nie ma przedstawicieli rządu, który powinni te wszystkie analizy, które zostały zrobione, propublikowano przez kilka środowisk, Fundację Jesteśmy Zmianą, Nawigatorzy Jutra, Narodowy Instytut Studiów Strategicznych, de facto bez pieniędzy, analizy, które zrobił pan Tytko, mają niesłychanie dużą wartość. A Fundacji Smitha taki kopalniany termin bym doradził. Jeżeli zaczniecie kopać głębiej, to dokopiecie się do prawdy. A teraz... Ale to nie jest złośliwość. Ja po prostu chciałbym, żeby Państwo w Instytucie, ponieważ jesteście poważną organizacją, macie w przeciwieństwie do nas olbrzymie finansowanie, to może byście jednak pochylili się nad tymi problemami, które zostały przedstawione i zobaczyli, gdzie jest istota rzeczy, a nie opowiadali historii, że majątek, że Rosja jest biedna przez to, że ma olbrzymie złoża. Właśnie jest bogata tym, że ma olbrzymie złoża, tylko fatalnie one są eksploatowane, fatalnie zarządzane. O tym my tutaj mówimy. Więc pan wybaczy, no, po prostu no, pochylcie się nad tym. Chciałbym powiedzieć, sekundę, bo już przejdę do tematu. My zrobiliśmy jeszcze jedną w środowisku, które tutaj jest wymienione, czyli Nawigatorzy Jutra, Fundacja Jesteśmy Zmianą i Narodowy Instytut Studiów Strategicznych. Zrobiliśmy zarząd jeszcze jedną rzecz, mianowicie przygotowaliśmy formułę prawną, która reguluje te rzeczy, o których my tutaj mówimy. I to ten akt ekonomiczny to rozwiązania ustrojowo-legislacyjne, które stwarzają ład finansowo-ekonomiczny w Polsce i zapobiegają obecnym patologiom współczesnej architektury finansowej,
jak i zarządzania majątkiem narodowym. Te zarządzanie obecnie jest patologiczne. Jeżeli się wsłuchamy w to, co mówi pan Tytko, to będziemy wiedzieli, na czym polega ten problem. To jest patologiczne zarządzanie majątkiem państwa. Panie Wojtku, ja mam bardzo jedno zdanie tylko. Proszę bardzo. Tu do pana to kieruję. Proszę państwa, Kopalnia Krupiński 8 sierpnia ubiegłego roku zarząd podejmuje decyzję, uchwałę o likwidacji kopalni. Od czerwca inwestuje dalej w roboty przygotowawcze, inwestuje w stację wentylatorów, inwestuje w zakład przeróbczy po podjęciu decyzji o likwidacji kopalni. Proszę państwa, to jest przykład na to, jak jest specjalnie dołowana firma. Dzisiaj jest złożony wniosek do prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstwa na dużą skalę. Nie tylko dlatego, że po podjęciu decyzji przez pana ministra jako walne zgromadzenie o likwidacji kopalni, a mimo to prowadzi się roboty przygotowawcze na dole, proszę państwa, koszt dziesiątki milionów złotych. Ewidentna brak gospodarności zarządzania majątkiem Skarbu Państwa. Proszę państwa, przejdziemy do tego aktu konstytucyjnego. Proszę państwa, najpierw jest preambuła, która jest dosyć istotna i mówi tak. Zważywszy, że suwerenny pieniądz, suwerenny bank centralny i suwerenna architektura finansowa są bramą do suwerenności państwa oraz że pieniądz w rękach państwa jest najważniejszym atrybutem sprawowania władzy i budowania dobrobytu obywateli, uchwala się aktem konstytucyjnym następujące prawa kardynalne. Króciutki komentarz do tej preambuły. To są dwie ważne rzeczy. No po pierwsze, że jest to akt konstytucyjny, czyli doszliśmy do wniosku, że kwestia pieniądza, która w debacie publicznym jest tematem tabu. Rząd wprowadził kilka programów. Nie pochylił się nad najważniejszą rzeczą, jaką jest pieniądz. W tym zakresie nie robione jest nic. I wreszcie są to prawa kardynalne. Dlaczego prawa kardynalne? Dlatego, że uchwalane to prawo, które tu prezentujemy, powinno być przez referendum. I tylko przez referendum mogłoby być zmienione. Bo to są prawa, które powinny być stosowane wprost. Konstytucja, przez to, że na pierwszej stronie napisze się konstytucja, nie jest konstytucją, póki nie jest stosowana wprost. Spróbujcie państwo pójść do jakiegokolwiek urzędu w swojej gminie i że wam się coś należy i pokaże zapis konstytucyjny. Urzędnik wam odpowie, przepraszam bardzo, konstytucja konstytucją, ale ja mam tu zarządzenie burmistrza albo rozporządzenie naczelnika. I to są akty wyższego rzędu od konstytucji. W związku z tym konstytucja musi mieć szczególną rolę i musi być rzeczywiście aktem wyższego rzędu. I wtedy jest konstytucją, a nie wtedy, kiedy na pierwszej stronie ma napisane, że jest to konstytucja. Suwerenny pieniądz. Gwarantem suwerenności państwa i narodu polskiego jest suwerenny pieniądz. To, o czym mówiłem przed chwilą, ma właśnie odzwierciedlenie w tym zapisie, że pieniądz jest niesłychanie ważnym narzędziem, który musi być suwerennym i musi być pod kontrolą narodu. Pieniądz suwerenny jest własnością narodową i korzyści z jego emisji należą wyłącznie do narodu. Depozytariuszem tego prawa jest państwo polskie i Narodowy Bank Polski. Proszę państwa, już Rothschild kiedyś powiedział, że nie interesuje mnie, kto rządzi państwem, ani kto stanowi prawo. To jest aluzja do budynku, w którym jesteśmy. Ale ten, kto emituje pieniądz.
i ten, kto jest właścicielem pieniądza. Bo to jest istota rzeczy. Pieniądz, jeżeli jest poza kontrolą suwerena, a obecnie jest nie tylko poza kontrolą suwerena, poza kontrolą Narodowego Banku Polskiego, poza kontrolą państwa, bo głównie pieniądz jest tworzony przez prywatne banki, to jest zagrożenie dla suwerenności, dla bezpieczeństwa obywateli. Zakotwiczenie pieniądza. Wielkość emisji opiera się na potencjale gospodarczym, w tym wycenionym majątku narodowym, zasobach naturalnych oraz wzroście gospodarczym z uwzględnieniem szybkości rotacji pieniądza. W tym trzecim artykule macie państwo związek między tymi dwoma wystąpieniami, które były. Mianowicie, że po pierwsze trzeba majątek wycenić. Tak jak w przedsiębiorstwie wyceniamy majątek, tak jak nasz majątek wyceniamy, żeby wiedzieć, na co nas stać, tak samo wyceniony powinien być majątek państwa. Nikt go nigdy tak naprawdę nie wycenił. W związku z tym obywatel nie ma pojęcia, czy ten majątek się zwiększa, czy się zmniejsza. Gdyby była wycena tego majątku narodowego dokonana na początku transformacji i co roku informowano by, czy ten majątek się zwiększył, czy zmniejszył, to rządy, które by rozpoczęły tą dziką prywatyzację, między innymi cukrowni, siedzi tutaj przedstawiciel, który walczył o to, to by już po pierwszym roku rządu wiedzieli, że ten majątek został uszczuplony. Taki rząd by nie przetrwał jednego roku. Stąd niesłychanie istotne dla obywatela jest wiedza, jaki jest ten majątek, jak jest zarządzany, czy rośnie, czy maleje. Jeżeli maleje, to z jakiego ważnego powodu? Z jakiego ważnego powodu? Prawda? Pieniądz lokalny. Znacie państwo tą zasadę pomocniczości, promowaną zresztą przez naszego papieża, inaczej nazwana zasadą subsydiarności, polegającą na tym, że najważniejsze kwestie trzeba przenosić na jak najniższy szczebel. Jeżeli ten szczebel będzie mógł sobie poradzić z jakąś problematyką na dole, to nie trzeba go windować do góry. Stąd szczególna rola pieniądza lokalnego, którą nie wszyscy do końca rozumieją. On nie demoluje architektury finansowej państwa, ale ją wzmacnia. Za chwilę o tym powiem troszeczkę więcej, ale odczytam. Pieniądz lokalny jest własnością społeczności lokalnej i korzyści z jego emisji należą wyłącznie do społeczności lokalnej. My przenosimy to, co jest na górze z pieniądzem, się dzieje również na szczebel samorządowy. Depozytariuszem tego prawa są jednostki samorządu terytorialnego i bank komunalny. Bank komunalny jest tutaj bardzo ważnym elementem, bo jest to bank, który działa na rzecz społeczności lokalnej. Nie ma banków komercyjnych obecnie, które obsługują na przykład Łódź, obsługują Warszawę, żeby działały na rzecz społeczności lokalnej. To w obu przypadkach jest Citibank. Citibank, który jeżeli się, tak powiem, zbankrutuje, a bardzo łatwo może zbankrutować, szerzej o tym pisał Piotr Jankowski w swoim tekście dotyczącym właśnie banków komunalnych, to wypompowane zostaną pieniądze i cały budżet miasta Warszawy i miasta Łodzi. Pieniądz lokalny jest dobrowolnym, bezodsetkowym i niewymienialnym. Podatki lokalne mogą być wpłacane w pieniądzu lokalnym. Dlaczego tutaj podatki powinny być płacone w pieniądzu lokalnym? Dlatego, że wtedy ten pieniądz staje się bardzo pożądany. Każdy chce mieć taki pieniądz, który może zapłacić podatek. To i zwiększa jego rotację, to jest coś, co nadaje temu pieniądzu szczególną rolę. Wielkość emisji pieniądza lokalnego opiera się na potencjale i wzroście gospodarczym społeczności lokalnej z uwzględnieniem szybkości rotacji pieniądza. Tam również opierany jest ten pieniądz o potencjał gospodarczy, czyli o majątek gminy. To majątek powoduje, że pieniądz ma swoją wartość, że ma swoją siłę nabywczą. Majątek jest tutaj kluczem. Proszę państwa, chciałem powiedzieć, że waluty lokalne
ponieważ niektórzy mówią, że właśnie jest jakiś problem, że on destabilizują. Otóż w Stanach Zjednoczonych za czasów Benjamina Franklina istniało naprawdę bardzo wiele walut lokalnych. One powodowały, że kwitł dobrobyt, że ludziom się świetnie wiodło wtedy. Kiedy im się przestało dobrze wieść? No wtedy, kiedy bank angielski postanowił, że przejmie kontrolę nad emisją tego pieniądza. Wtedy wybuchła wojna, wtedy ten dobrobyt przestał dobrze funkcjonować, bo właśnie zabrano ten pieniądz lokalny, który znakomicie wpływa na rozwój gospodarki. Jeszcze wcześniej było fenickie pieniądze, również były takim pieniądzem lokalnym. Wreszcie biskupi biskupów warmańskich była taka waluta, która się nazywała brakrety i ona funkcjonowała od 1130 roku do 1430. No powodowała niesłychany rozkwit gospodarczy. Znakomitym przykładem jest to, część Państwa pewnie zna ten filmik mówiący o tej małej miejscowości Wergel w Austrii. To jest filmik przygotowany przez Fundację Jesteśmy Zmianą, który znakomicie pokazuje, jak ten pieniądz znakomicie wpływa na gospodarkę i w ciągu 2 lat potrafił z objętego kryzysem miasteczka zrobić miasteczko o niesłychanym rozwoju. Emisja pieniądza to bardzo istotna rzecz. Otóż pieniądz emitowany przez Narodowy Bank Polski zarówno w formie materialnej, jak i elektronicznej jest pełnowartościowym i prawnym środkiem płatniczym. NBP ma prawo do emisji pieniądza niewymienialnego i bezodsetkowego zasięgu krajowym. Banki komercyjne mogą być jedynie pośrednikiem w ich obrocie. Proszę Państwa, tu są 3 niesłychanie istotne rzeczy. O jednej wspominał już Piotr Jankowski, mianowicie, że pieniądz emitowany przez Narodowy Bank Polski zarówno w formie materialnej, jak i elektronicznej jest pełnowartościowym prawnym środkiem prawniczym. Jak usłyszeliście, tak teraz nie jest. Nie jest, a tak powinno być. Wreszcie NBP ma prawo do emisji pieniądza niewymienialnego i bezodsetkowego o zasięgu krajowym. My tu mówimy o pieniądzu równoległym. Dlaczego wprowadzamy tą instytucję pieniądza równoległego? Otóż mówiłem już o tym kiedyś. Mianowicie teraz atakuje się państwa głównie nie czołgami, tylko atakuje się ich ekonomicznie, atakuje się ich walutę. Stoimy u progu kryzysu. Jeżeli w ten kryzys wejdziemy z walutą, która jest uzależniona od koszyka walut, czyli od franka, od euro i dolara, to natychmiast odczujemy takie skutki kryzysu, jak odczuła Grecja. Posiadając walutę równoległą, bardzo szybko będziemy mogli przenieść się na tą walutę i skutki społeczne kryzysu zostaną zminimalizowane. Mam nadzieję, że dzisiaj będzie więcej o tym mówił jeszcze Krzysztof Lewandowski, Iza Litwin pewnie też na ten temat coś powie. I wreszcie trzecia rzecz. Banki komercyjne mogą być jedynie pośrednikiem w ich obrocie. My w tym akcie konstytucyjnym wreszcie stawiamy banki w miejscu, gdzie powinny być. Nie powinny być kreatorem pieniądza, w dodatku prywatne banki. To jest prawem kaduka danie prywatnym bankom kreację pieniądza dłużnego, który demoluje całą gospodarkę. Banki powinny być jedynie pośrednikami w ich obrocie, pobierać za to prowizje i tak dalej, tak jak to normalnie funkcjonuje. To jest postawienie w odpowiednim miejscu, gdzie one powinny być w gospodarce. Bank centralny jest wyłącznym emitentem narodowego pieniądza, odpowiada za jego wartość i realizuje politykę pieniężną wspierającą rozwój gospodarki krajowej. No chyba to jest oczywiste dla wszystkich, to nie ma co tego komentować.
emisja pieniądza narodowego jest realizowana przez budżet jako finansowanie deficytu budżetowego rządu przez bank centralny poprzez zakup obligacji z możliwością umorzenia w przypadku braku zagrożenia inflacyjnego. Była już o tym mowa, że niestety nasza konstytucja nam zabroniła czegoś takiego. W innych krajach jest to możliwe. My zamiast kupować obligacje własnego banku, to kupujemy obligacje niemieckiego. To jest w ogóle jakaś kuriozalna architektura finansowa. Emisja pieniądza jest kołem zamachowym gospodarki. Gospodarka państwa tym się różni od gospodarstwa domowego, że budżet najpierw wydaje, a potem zarabia. Gospodarstwo domowe, żeby coś sobie mogło kupić, musi najpierw zarobić. W gospodarstwie państwowym jest kompletnie odwrotnie. I to trzeba wiedzieć, jak się zrozumie ten mechanizm, to będzie wiadomo, jak funkcjonuje państwo. Również logika konstruowania budżetu musi być inna. Najpierw musimy skalkulować, jakie mamy wydatki, potem zobaczyć, jakie mamy przychody, a potem dopiero zobaczyć różnicę między przychodami a wydatkami, którymi musimy podnieść. Wtedy obliczamy emisję. I potem, jeżeli zaczynają być na przykład problemy inflacyjne, to albo ściągamy to w podatkach, no mądrze jeszcze możemy dosypać do produkcji, stymulować pewne zachowania inwestycyjne obywateli i w ten sposób ściągać pieniądze z rynku, a jeżeli nie ma, nic się nie dzieje, na przykład 500+ weszło dosypane do gospodarki, została dosyć spora kwota i właśnie deflacja została tylko zminimalizowana i nie ma jakiejś wielkiej inflacji, prawda? Ale jeżeli na przykład inflacji nie ma, to bank nasz może umorzyć ten dług państwa do banku. Banki komercyjne nigdy nie umorzą długu tego, który pożyczają państwu, bo to jest ich złoty interes. Emisja pieniądza narodowego, a to już mówiłem, wypłata dywidendy narodowej wszystkim obywatelom jako udział w zyskach z emisji pieniądza i majątku narodowego. No właśnie, to jest ta kolejna emisja przez dywidendę. I korzyści, co to znaczy, że obywatele mają korzyści z emisji? Bo do tej pory korzyści z tak zwanego senioratu, bo to jest korzyść z emisji pieniądza, przejmowały banki komercyjne, bo to one były głównym kreatorem, a nie obywatel. Dlaczego ten przywilej ma być dany tylko bardzo wąskiej grupie prywatnych banków i prywatnych właścicielom, a nie wszystkim obywatelom? Właścicielem NBP jest naród. I tu przechodzimy do istoty rzeczy. Ja bym chciał rozszyfrować ten NBP, co znaczy Narodowy Bank Polski, czyli jak jest narodowy. No to właścicielem powinien być naród. Jeżeli jest bankiem, to powinien być bankiem. A jeżeli mówię polskim, to powinien być polskim. W związku z tym właścicielem banku jest naród. W jaki sposób? No najprostszy. Każdy obywatel dostaje po jednej akcji Narodowego Banku Polskiego. I to też jest dla niego sygnał, jeżeli ta wartość tej akcji co roku się zwiększa, no to widzi, że rząd dobrze rządzi. Należy mu na następną kadencję dać mandat do rządzenia. Jeżeli maleje, no to przynajmniej trzeba zapytać dlaczego. Aktywa NBP są niezbywalne. Celem działalności NBP jest prowadzenie polityki monetarnej w taki sposób, by stymulując rozwój działalności gospodarczej dążyła do maksymalnego zaspokojenia potrzeb obywateli. Czy gdzieś w Konstytucji jest w ogóle pomyślane myślenie proobywatelskie? Sam szacunkiem do miejsca, w którym się znajdujemy, no to większość stanowionego prawa jest tutaj stanowione w interesie pewnych grup nacisku czy korporacji, a nie obywateli.
Obowiązkiem NBP jest sporządzanie corocznego sprawozdania o wartości majątku narodowego. No właśnie, debata, która się odbywa budżetowa co rok, no zacząć się powinna od tego, żeby zobaczyć, jak wygląda to sprawozdanie, czy majątek wzrósł, czy zmalał. To jest informacja ważna dla obywatela. Nie dość, że się będzie to przekładać na jego dywidendę, że dostanie więcej, to jeszcze ma informację, jak zarządzany jest nasz kraj. Majątku narodowego oraz coroczne określenie luki nabywczej, o której mówił Piotr, stanowiącej podstawowy wskaźnik dla nowej emisji. Piotr chyba dzisiaj o tym nie powiedział, ale zwykle o tym mówi. My nie jesteśmy w stanie bodajże w 40% wykupić PKB. Musimy się zadłużyć, prawda? A dlaczego mamy się zadłużać? Jak możemy mieć dywidendę i możemy z tego wykopywać te PKB? NBP ma obowiązek skupowania kruszców szlacheckich, by stworzyć w ten sposób dodatkową rezerwę. Wyobraźcie sobie Państwo, że NBP jeszcze kilka lat temu dokonywała tych skupów, teraz przestała skupywać. To w ogóle jest decyzja dla nas kompletnie niezrozumiała. Suwerenność i podmiotowość to są dwa ostatnie. To są oczywiste rzeczy. Wszelkie umowy międzynarodowe o charakterze finansowym, mające funkcję nadrzędną wobec Konstytucji lub będące w sprzeczności z zapisami Konstytucji, wymagają zgody wyrażonej w referendach narodowych. I 10 wszystkie podmioty gospodarcze prowadzące działalność na terenie RP są równe wobec prawa handlowego, podatkowego i dostępu do kapitału. Kiedyś mi się wydawało, że takiego paragrafu nie trzeba pisać, bo jest to oczywiste i powinno być już dawno egzekwowane. Proszę Państwa, i na koniec zwróćcie Państwo uwagę, że ten akt konstytucyjny zmieścił się na jednej stronie A4. Można go wprowadzić bardzo szybko i efekty wprowadzenia tego aktu konstytucyjnego przyniosą dosłownie w ciągu kilku miesięcy radykalną poprawę bytu obywateli. On jest taki niewielki, bo jest takie powiedzenie, że wielkie projekty powstają w wyniku z tego, co niepozorne i proste. Upraszczać trzeba, prawo trzeba upraszczać, zrobić pełną deregulację tego prawa, które nikomu nie służy, jest tylko bałaganem. Trzeba je uprościć do bólu. I zwykle kończę moje prezentacje moim ulubionym cytatem. Najlepszą drogą, aby przewidzieć przyszłość, jest kreowanie jej. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. No, tutaj do jednej kwestii chciałem się odnieść. Powiedział Pan, że większość decyzji jest podejmowanie w interesie pewnych grup interesu. Tak jest. No i dobrze by było, żeby obywatele się poczuwali taką wielką grupą interesu. Trzeba się interesować polityką, trzeba do tej polityki wchodzić, trzeba wybierać ludzi, którzy dotrzymują obietnic. Za chwileczkę będą wybory samorządowe. I trzeba się jednoczyć. Jeżeli będzie duża, zwarta grupa, to jest właśnie grupa interesu. To, co się udało politykom najlepiej, to właśnie zatomizować ludzi. Każdy sam oddzielnie, tu grupka, tam grupka, tam grupka, a te duże korporacje właśnie wywierają nacisk. I ja to widzę od środka, dlatego jeszcze raz zachęcam Państwa, żebyśmy się spotykali tutaj częściej, żebyśmy artykułowali wyraźnie, czego oczekujemy.